Tyle się dzieje wciąż w internecie. Plotki, afery, kto, gdzie i z kim. Od tego ja nie oderwę się przecież. To mnie zasysa na całe dni. Zaspany, zamiast spać to śledziłem znów dramy i czytałem na ekranie mym szklanym, co się działo na świecie dziś. I to me zajęcie, czytam komu się stało nieszczęście. Jeśli był to ktoś znany, to świetnie, bo od tego lepiej.